Witam wszystkich serdecznie dnia kolejnego. Słuchajcie, w Polsce nastąpiła zmiana czasu, więc muszę poczekać, piję kawę. Chciałem Marcina film obejrzeć, Strelia przywiozła kokosy, więc się zaraz napijemy. A do tego online Strelia sobie kupiła jakieś szampony, odżywki do włosów, niby naturalne, wiecie, co to. No, coś takiego. I tutaj kolejne. Słuchajcie, u nas znowu nie ma wody, niestety. I co? To z szynkowaru, muszę się przyznać, też mi nie wyszło. Więc jem sam z chlebem, z ogórkiem i taka, no takie w smaku, no do klientów nie dam, to powinno być razem. To było razem, ja to teraz trochę jeszcze tak rozwaliłem, nie? Ale to jednak, to jakiś błąd popełniłem. Oglądam tutoriale, może się nauczę. Słuchajcie, woda u nas jest, ale tylko na najniższym poziomie tego węża tutaj. Z tego względu, że jak jest bardzo słabe ciśnienie na mieście, a u góry mamy taki zbiornik na samym dachu, który musi się napełnić. I z niego spływa później w dół, takie ciśnienie tam pompa zasysa do góry, grawitacyjnie spływa w dół. I jak jest bardzo słabe ciśnienie, to tylko zasila ten najniższy punkt. No i trzeba wodę nosić w wiadrze, a Strelia zmywa teraz całą kuchnię, więc nosi sobie w wiadrze. Dobra, ja te przypeklowane mięso wyciągam z lodówki, zawijam folię aluminiową i do piekła. Zaraz jeszcze trochę oliwki, żeby mi się nie przywierało. No i jak widzicie, muszę tą blachę, na której będę robił, tutaj umyć. No to mamy całą blachę. Dlaczego robię w ten sposób? Z Krzychem gadałem, mówi, na przyprawy faktycznie, żeby one się im mniej będą wystawione na temperaturę. Jak będą zakryte, to się nie przypalą, a jak ja robiłem w brytpankach, musiałem super niską temperaturę trzymać i tak trochę łapały te przyprawy, nie? No i nie trzeba będzie zmywać później tych szklanych, żaroodpornych pojemników. Słuchajcie, i czekam, aż się gaz skończy, bo mam butlę, tą mogę wymienić, ona jest pełna, ale nie mam takiej osobnej butli zamiennej. I nie chciałbym, żeby mi się na kliencie to skończyło. Ja butlę będę miał, już mam zamówioną, tam jak wyjadą inne osoby, to mi po prostu sprzedadzą. Także tydzień, dwa i będę miał zamienną butlę. Także dlatego nie kupuję teraz. Mogę ewentualnie przekładać butlę z kuchenki do piekarnika i wolałbym tam już końcówka gazu, żeby mi się teraz skończyło, jak ja będę sobie robił, niż jak będą klienci na pizzy, tak? Że będzie pizza do połowy zrobiona albo zaczęta i się skończy gaz. A z reguły to jest tak, że wtedy jest duże zamówienie i dużo ludzi czeka. Jest problem. Dobra. Strelia była, przyniosła sodę. No cały czas nie ma u nas wody. Problem. To już drugi raz w tym tygodniu. Znaczy ta woda na dole jest, tak jak wam pokazywałem, na wężu, ale już w żadnym kranie nie ma, także nie można normalnie funkcjonować. Raz to nie ma internetu, a to nie ma wody, a to nie ma prądu. Jak nie ma prądu, to też nie ma internetu. I tak w kółko coś, także ostatnio za dużo usterek. Hałas od tej ulicy. Ostatnio też fachowcy nie przyjeżdżali, to może dlatego. Ja zaraz się kokosa napiję. Zdrowe. O, pożywne. Przez to mamy niepozmywane. Chociaż Strelia zmywa, widzicie tu w miarę na bieżąco. No ale coś zawsze zostanie, nie? To po tym mięsie. A mięso się robi w bardzo niskich temperaturach. Mam ustawione 125 na 160, ale mi się wydaje, on nie osiąga tego. Tym bardziej, jak to jest ta górna półka, tam jest ustawiona na 160, to tam jak schodzi do dołu, to ta temperatura na pewno jest ciut niższa i nie wydaje mi się, że ten piec aż tak mocno się nagrzewa, jak pokazuje wskaźnik, czyli gdzieś ta sonda jest w danym punkcie i tam ta temperatura jest, ale to nie jest temperatura taka realna na piecu. Tak z doświadczenia, metodą prób i błędów doszedłem do tego. No teraz kokosa wytasakuję. Nie nagram wam chyba tego, bo powinienem dwoma rękoma. Kurde, ale poszło. No dobra, no wyłączam na razie. Tu już widzicie, poszło pierwsze ciśnienie z kokosa. Kokos już otwarty, tylko sobie muszę dziurę zrobić. O, kolejną turę jest. Strelia wodę wlewa do rezerwuaru. Coś tam leci. Tu nawet nie najgorzej. Ale tylko tu.
ściemnia się. Nudny dzień dzisiaj. Mi też się dzisiaj nic nie chce. Nie daj Boże, by ktoś jeszcze przyszedł, to by była tragedia. Jeżeli ktoś szuka elektryka, Warszawa, Wyszków, Michał Elektryk. Najlepsza restauracja włoska w Trójmieście, drewnem palona, Krzychu, Pola Pizza, Blink Look, ekskluzywne dodatki dla kobiet z klasą, kod rabatowy Raport 10. To tyle, co miałem do powiedzenia na temat tych czterech instytucji. Tutaj mamy mapę, to wam pokażę, gdzie się znajdujemy obecnie. Chciałem jej pomóc, nie, ale ona też jakoś tak chce sobie ponosić. Słuchajcie, to tak. Tutaj mamy wielkie Chiny. Mieszkałem tutaj w Kantonie, okolice Hongkongu. Mieszkałem w Tiendzinie, okolice Pekinu, tutaj. I tu mamy Pekin. Mieszkałem w mieście Changsha, tutaj, no Chiny centralne można powiedzieć, południowo-centralne. Tutaj to już mamy Rubieża, prowincja Xinjiang, muzułmańska. Tutaj Tybet, bardzo duże powierzchniowo, a bardzo mało zaludnione. Wiecie, że tutaj mieszka tylko 22 miliony osób, tyle co tu w jednym mieście. No dobra, a my jesteśmy w Kambodży, tutaj Phnom Penh, czyli stolica. Tutaj jest Ratanakiri, gdzie mieszka Misza, a my jesteśmy tutaj na tych cyplach, tu gdzieś, nie? A tu wyżej Marcin w Koh Kongu, nie? Tutaj mamy Tajlandię, obok Laos, Wietnam i tutaj dalej Birmę, Birma dosyć spora, już później Bangladesz i Indie, tutaj Nepal, Malezja, też byłem, tu i tu to jest Malezja, Indonezja, też byłem, tak? A poniżej Australia, też byłem i tutaj Filipiny, też byłem, Manila, stolica. Wyżej, Korea Północna, Południowa, Japonia, Mongolia, Rosja, Kazachstan, także mapa Azji. Jeszcze tutaj warto wspomnieć Sri Lanka, Nepal, też dużo ludzi podróżuje i Bhutan, bardzo niedostępny kraj w górach. Ja czekam na live'a Marcina, jeszcze 5 minut, łapka już dana, także komentarz napisany, czekamy. Słuchajcie, stwierdziłem, że się nie poddaję i jeszcze raz odpaliłem szynkowar. Zrobiłem na nowo wszystko i no i zobaczymy. Muszę więcej wody dolać na pewno, to już widzę. A mięsa mam gdzieś no dotąd, czyli akurat do końca gara. No to dolewamy wody. No i już teraz jest okej, praktycznie. O, w międzyczasie zaraz będę wyłączał, jeszcze nie. Widzicie, tu gdzieś tłuszcz wyciekł z czegoś. Ale generalnie to się nawet nie gotuje, czyli nie bulgocze, nie? Czyli to w takiej mocnej temperaturze dochodzi sobie w tych... To się bardziej dusi niż piecze. Jeszcze raz odnośnie tej temperatury, o której mówiłem. Zobaczcie, ja to sobie mogę dotknąć i trzymać. No tak piecze lekko, nie? Ale to na pewno nie jest 160 od góry. Znaczy tam u góry, jakbym dotknął tej blachy, to tak, to pewnie jest i to na pewno, nie? Ale tu już niżej to schodzi. Szkoda, że ta jedna się rozlała. Dobra, wracam słuchać, oglądać Marcina na live'ie. Dwóch Marcinów zresztą. To jeszcze zmienia zupełnie jakby sytuację. Artur Ozyr, cześć. Baltazar Gąbka, cześć, pozdrawiamy. Marcin. Serdecznie, cześć. Cześć. Słuchajcie, ja tutaj tą temperaturę to sobie utrzymuję cały czas, bo to na najmniejszym gazie. I tutaj mamy 80 z hakiem, także wewnątrz jest około 70, tu niecałe 90, może będzie do 80, nie więcej, tak? Ale jako, że tam już mamy jedno mięso, ja teraz podwyższyłem trochę temperatury i tak przebite, więc ja wbijam to w mięcho i zobaczymy, jaka temperatura. Poczekajmy, niech ten termometr trochę pójdzie, ale on jest tylko do 120, no to chociaż to chcę mieć. Słabo, słabo, podwyższamy to. Dobra, słuchajcie, ja powoli będę kończył ten odcinek. Może dzisiaj live'a jeszcze zrobię, ale to już
Jeżeli go zrobię, to ten live już był, a odcinek będzie później. Tak czy inaczej, powoli już u mnie jest godzina, nie wiem nawet która, ale 19 myślę, coś koło tego. Taki dzisiaj nudny dzień, nudny odcinek pewnie, ale tak jak często mówię, niecodziennie są fajerwerki, niecodziennie musi się coś dziać. Sąsiedzi też się zawinęli dzisiaj dosyć wcześniej. Jaki dzień, taki film. O, Rejla jakieś tam do sąsiadów sobie poszła, bo to zawsze jakieś świniny albo podpierdzieli, albo dadzą, albo gdzieś jakieś kości mają po tych prosiakach. No dobra, także co, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!